Kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z Wami bardzo serdecznie, Drabko Misia. Dzisiaj, kochani, odcinek też z cyklu rywalizacji zdrabkowej. Zaproponowałam rywalizację zdrabkową, a nie zdrapowiczce. I wybrałyśmy w zasadzie, ja jej napisałam, że chciałabym z nią porozwalizować na albo krzyżówkę XXL, numerkiem 20, ja mam, ale my nie wybrałyśmy numer, po prostu chodzi nam o zdrabki, czyli krzyżówka XXL i diamentowy los. Napisałem Ani, że albo jedną, albo drugą. Ania powiedziała, żeby były te dwie zdrabki, dwie i ta, więc diamentowy mam 16 numerem, a 20 mam krzyżówka XXL. No bo krzyżówka to wiadomo, ja się przekonałam do krzyżówek, no diamentowy bardzo ładnie mi wyszedł na premierce, więc mówię, czemu nie. A zresztą diamentowy też się super drapie. Mam zrobkę z numerem 16, a krzyżówka 20, więc najpierw diamentowy. Tutaj to już wiecie, że szukamy oczywiście diamentu, który nam niestety nic nie mnoży i liczb takich jak 11, 29, 3, 34. I 48. Ja zajrzyjcie tam, kochani, do Ani. Zobaczcie, co u niej się udało. 24 to nie. 22 również niestety. 17. 12 obokiem sypuli. No i 36 to też nie to. 33 to musieli obokiem, nie z tej strony. 15, 9, 35, też sypli obokiem, no i 44. Mamy jeszcze dwie linie, trzymajcie kciuki, bo widzieliście moją rywalizację z Lucynką. Ta moja kolektura chyba pójdzie spać, chyba zmienię, ale mam ją tak blisko, więc wiecie. Czwóreczka, leniwa jestem, 31, 18, dwójka, no i 38, 32, 47, 43, 37 i ostatnia szansa, 8, niestety diamentowy pustak, czyli powiedziałam, co tu jest, DGE, DGA, no niestety pusto mi, ale to nic, liczy się rywalizacja, dobra, krzyżówka, kochani, nadrapałam 6 liter, będę drapała po dwie, nic mi się tu nie utworzyło, zaczynamy, żebyście widzieli, od tutaj, a od tych literek, a co mi tam, TS, w bonusie nie mam TS, patrzę teraz na krzyżówkę różową, T i S i mam pierwszy wyraz szczyt, kochani. Już mi ładnie dało. To moje T i S. Chruście też pięknie. T i S występuje. Tu jeszcze w buszu. Patrzę, czy widzicie. I to chyba na tyle. Teraz tu w tej pomarańczowej. Zobaczcie też, ale czy to coś tam nam da, czy ja tradycyjnie na pustakach pojadę, to zobaczymy. A ja tam się nie nastawiam na wygraną, rywalizacja, coś się dzieje między kanałami, a nie tam. Mówię, wygrana to dodatek. Oczywiście miło, jak lotto oddaje, bo każdy, wiadomo, zdrabki za darmo nie są, ale jak najbardziej fajnie jest tak z innym kanałem coś tam popatrzeć, podrapać. Dobra, to jest chyba wydrapane. Następne dwie literki. Tu was tak przesunę, żebyście widzieli. RW. Tu w tym kalwinie naszym W jest. I sobie jedziemy tu.
i R i W. Czy te R i W nam coś da? Tu mamy R. Tu mamy R. No i mamy też W. I to chyba by było na tyle brokat. Asio. A patrzę w lombardzie, jeszcze era nie zdrapałam, widzicie? Kantowy. Ale później zobaczcie, zobaczyłam, jak przesunęłam. Szta zdrapko misia. W i R. Zobaczymy. W i jeszcze W. I R. No i chyba to na tyle. Jedziemy do tej niebieskiej. R i W. Drapiemy. Dlatego po dwie literki, żeby wiecie co, kochani, nie przesuwać nie wiadomo ile razy. A dwie literki to jeszcze chyba zapamiętam. Żartuję. Kolejne dwie. N i M. O. To lecimy do naszego Kalwina, bo tu jest N. No i na dole N, M. To w Zakopanem na pewno jest N. Tu jest w Adamie M. No i więcej N i M ja tu nie widzę. Dobra, lecimy tu. Patrzę, czy widzicie, teraz widzicie. Sorry, przesunęłam za dużo. N i M. Aha, jeszcze się, ale to było jeszcze R, bo R na pewno było. To jeszcze było R. Dobra. To oni w ogóle, słuchajcie, tak jakoś nie dają nam. R też było. N. Wiecie, czego nam nie dają? Nie dają nam tych. Samogłosek jakąś dziady jedne. No. A samogłoski są mile widziane. Chciałabym. Jestem oczywiście sama w domu, tym się najlepiej nagrywa. Bo ja zaczepiam asystenta czasami, a on mi nie chce odpowiadać, wiecie. A, asystenta B i G. I już mi się jego imię i literka pierwsza odkryła. Tu jest B i G. Jest B. Widzicie, widzicie, dobrze. Ja tak sprawdzam, bo wiecie, po tych, jak pisaliście po krzyżówkach, Boże, tych małych, to ja już teraz jestem, powiem wam, wrażliwiona. I będę 1000 razy sprawdzać, czy widzicie, bo tam było różnie. No. Tu się prosi spółgłoska, prawda? B i G podrapane. Spółgłoska. Samogłoska, co gadam. Ale dostałam E i L. To L jest w Kalwinie. E i L teraz, kochani, tutaj sobie patrzymy na niebieskiej. Dobrze. E i L. L tutaj. O, powstaje nam dren. Pierwszy wyraz w tej niebieskiej. E i L. Zatrzymy jeszcze.
Zobaczcie, Z było. No i teraz patrzymy w pomarańczowej. E. No i R w puzzlach na pewno. Powstaje nam tu Ren w pomarańczowej. E i L dalej. Nie widu. No i tu zobaczymy, co nam da te E i L. Dobra. No ja to chyba będzie pustak. Chyba pójdę na dwa pustaki tradycyjnie. U i I. Czyli Kalwina nie mam. Tu Kalwina wam zdrapię, ale nie mam go. U i I. Całą niebieska cała. I. 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 I U. Dobra. Ale O i A poblokowało. I tu jeszcze jest U. Patrzymy tu. U. W pomarańczówce. I jest drugi wyraz, jest I resala. N było i U było E, ale nie było O. U i I. Tu znowu jest poblokowane. No i trzecia. Powstał nam cis, co jest drugim wyrazem. O, i jest wygrana, bo jest burz. Wow. Brawo. Jest burz, cis i szczyt. No i coś wpadło. I bardzo. Dobrze, dobrze, kochani, wpadło. Sprawdźmy mnożnik. Razy jeden. Czyli jest dyszka, jest BBB. Burz, cis i szczyt. Jest dyszyczka, jest BBB, ale to kochani, na 20 mam dyszkę w krzyżóweczce, czyli nie jest źle. Coś tam wpadło na pomnożenie. Sprawdźcie, a tu 30 nie chcieli dziady dać w Kalwinie. Sprawdźcie koniecznie łani, jak jej poszło. A ja się z wami żegnam i do następnego odcineczka, kochani. Pa!